Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film, jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę, dlatego możesz ją przy okazji również zostawić, znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji, znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Olymoc 6. Jak widzicie, nie witam się z wami w bazie, tylko tutaj, jest to tuż obok bazy, jak możecie tam zobaczyć, jest spawn point oczywiście. Tutaj mam takie małe pole tych drzewek menrilowych, które dają nam oczywiście jedzonko. Witam się z wami tutaj, dlatego że baza przeszła ogromne zmiany, które wam pokażę tuż po wciśnięciu F5, więc wciskam F5, albo po prostu mógłbym się obrócić, ale po prostu F5, uwaga. Nasza, no jest, mnóstwo jest zmian, naprawdę jest mnóstwo zmian, bardzo dużo jest zmian, jak możecie zauważyć od pierwszego, na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim, co najbardziej rzuca się w oczy, to ten murek. Ten murek jest w ogóle zbudowany z Warped i Crimson Wall. Jeżeli pokażę wam wall, jak wpiszełem sobie, szukałem sobie jakiegoś murku, żeby otoczyć te czanki, które sklejmowałem, i znalazłem te, które mi się bardzo spodobały. Oto jest jeszcze taki ładny krańg obsidian, kurde, mogłem go też zrobić, ale nie miałbym tego krańg obsidianu, no to nieważne. Potrzebowałem warped hyfej i z jednego warped hyfej mamy jeden taki murek, jakby z 6 robimy 6. Natomiast je zdobywamy w bardzo trudny sposób, bardzo dosyć trudny sposób, ponieważ musimy zużyć 4 logi na to, żeby zdobyć 3 hyfej, więc no, rzeczywiście musiałem się udać do Netheru i bardzo dużo zwiedzać, żeby znaleźć warped logi, ale przede wszystkim po prostu musiałem ich zebrać bardzo dużo, musiałem w ogóle 2 razy pójść, bo źle wyliczyłem też. I tutaj zrobiłem też podwójną przerwę z każdym poziomem, który się nie zgadzał, wygładziłem całą bazę, no poza tutaj oczywiście tymi... To jest dziura po creeperze, dobra, powinienem wziąć trochę ziemi i załatać. Tak w ogóle z 7-8 minut będę wam opowiadał, co tu się w bazie pozmieniało, bo bardzo dużo się pozmieniało. No oczywiście chciałem się otoczyć po to, żeby zapewnić sobie i bazie bezpieczeństwo, co teraz jest zapewnione. Więc może zacznijmy od tej części bazy, tam pójdziemy na sam koniec. Mam smeltery, zrobiłem smeltery z Tinker's Constructa i zrobiłem też meltera z Tinker's Constructa. Zapytacie mnie dlaczego? Melter to jest taka bardzo podstawowa wersja smeltery, która jest dużo słabsza, może w sobie pomieścić zaledwie 9 sztabek, a moja tutaj smeltery ma 2 poziomy i może pomieścić 400 sztabek. I przepala też tylko na węgiel, z tego co rozumiem. A można tu lawę włożyć? Możliwe, że też. I nie ma możliwości rozbudowy i ma tylko i wyłącznie 3 miejsca na przepalanie. Natomiast on był mi potrzebny, ponieważ żeby zrobić smeltery controller, jak możecie zobaczyć, czekajcie, smeltery controller jest tutaj. Nie robimy go tak, jak robimy w normalnym Tinker's Construct z 1.12. W tym przypadku musimy najpierw zrobić melter, albo po prostu mieć jakąś przepalarnię i 4 sztabki miedzi wylać na Seared Heater, który robimy tak jak kiedyś Smeltery Controller, więc musiałem zrobić ten Seared Melter, jeden Seared Faucet, jeden Seared Heater, jeden Seared Casting Basin, który mogę już zabrać tak w ogóle i mogę go odstawić sobie tutaj. Jeszcze nie jest dokończone, dlatego że mi zabrakło wcześniej szkła, już mam to szkło, ale dokończę ją w sumie, szczerze mówiąc, kiedy indziej, więc mamy Smeltery, możemy przepalać rudy, żeby zdobywać 2 razy więcej surowców z nich, tak jak zrobiłem w sumie z srebrem, które mam w ekwipunku, ponieważ dzisiaj będę chciał ulepszyć jetpack. Będzie to jedna z rzeczy, którą będę chciał dzisiaj zrobić. Druga rzecz to jest tutaj melting chamber, który był mi potrzebny. Melting chamber, który jest połączony do solidification chambera za pomocą fluid hoppera, ponieważ normalnie użyłbym tej rurki, tak jak tutaj jest ta rurka, tylko że cyklikowe maszyny automatycznie nie wyrzucają nigdy z siebie cieczy, więc musiałem wziąć coś, co wymusi wybranie cieczy, no i zrobiłem to fluid hopperem, bo kabelki są oczywiście zablokowane. Tutaj przepaliłem magmy, żeby móc zrobić tutaj amber, a amber był mi potrzebny do... Już wam mówię, do czego był mi tak naprawdę potrzebny. Do Crystallized Obsidianu, tak, ja wiem, ale... Craftowałem... Aha, Vision Helmet z niego craftowałem. To jest hełm, który mam na sobie, nie mam szmaragdowego hełmu, tylko mam na sobie Vision Helmet, który mi daje Night Vision. Jak możecie zobaczyć, jest w tym momencie noc. Jakbym go ściągnął, to bym mniej dużo widział. Tam się coś poruszało, to jest chyba Pixie, taki mob oparty na właśnie jakimś takim świetle. Czy to jest Pixie?
Może to jest Particle jakieś? Nie, patrzcie, Pixie jest z Mana and Artifice. Zdążyłem tyle przeczytać w krótkim okresie czasu. Mam tutaj też kowadło Powered Diamond Anvil, które służy do naprawiania rzeczy. Podpiłem je tutaj też pod energetykę. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Tu już chyba nic nie ma ciekawego. Schowałem mój cały Refined Storage pod ziemię. Ja użyję Spectatora tylko, żeby wam pokazać, jak to wygląda. W każdym razie zamknąłem. O kurde, to nie działa? A dlaczego? Nie, no działa, tylko że po prostu energia tutaj się chyba zaraz skończy, czy coś takiego. A dlaczego? Ty, ale no jakiej zasady to działa? Mega dziwne. No w każdym razie mam tutaj kontrolę, mam tutaj dysk i tutaj prowadzącą dosyć pokrętną drogą kabel prowadzący tutaj do tego crafting grida. Zrobiłem to po prostu, żeby mieć maksymalną ochronę przed jakimiś wybuchami creeperów, czy przed czymkolwiek innym. Crafting grid może się tam zniszczyć, cokolwiek, ale najważniejsze jest disk drive. No i mamy również tutaj flag pointa i to właśnie, przejdźmy już sobie na tryb survival, to jest właśnie zasilane tutaj. Tutaj mam właśnie dwa panele słoneczne i mam jeszcze baterię i się zastanawiam bardzo mocno, dlaczego nie pobiera. Może musi być na search mode? Czekajcie. Się naprawdę bardzo mocno zastanawiam, na jakiej zasadzie to działa. A, ja muszę tutaj kliknąć, a odklikiwałem to, żeby to sprawdzić. Bo ja search mode jednak nie potrzebuję. Czyli to musi być, okej, bo ja sprawdzałem, jak działa ta bateria. Bo to jest bardzo spoko bateria z cyklika. To jest super proste do zrobienia. Jeden blok redstone'a, 8 żelaza, znaczy 16 żelaza tak naprawdę i jeden bloczek gliny. A ma pojemność 6,4 miliona RF-ów, co jest naprawdę dużą pojemnością jak na początek. I zdecydowanie wystarczy mi w... No cóż, w wielu rzeczach. I te panele słoneczne sobie zrobiłem, trochę mnie kosztowały, ale generują w każdym razie 8 FN na tick, czyli łącznie generują 16. Znaczy w dzień generują 16, w noc generują 0, czyli średnia z tego to jest 8 FN na tick. I ich używam tylko i wyłącznie do zasilania właśnie naszego magazynu Refined Storage. I jako, że no cóż, on zużywa tylko 5 FN na tick, no to 8 FN na tick jakby średnia powinna zdecydowanie tutaj wystarczyć. Teraz zejdźmy pod ziemię, bo na dole mamy oczywiście nasz enchanting, który jest już pełny i którego używam w pełni. Tutaj mam coś takiego jak Void Anvil. To jest w stanie usunąć dowolny enchantment, nawet klątwy. Nawet klątwy z przedmiotów, więc wykorzystuję sobie to po prostu do usuwania klątw. Mamy enchanting na setny poziom, weźmy, włóżmy tam cokolwiek. Tutaj mamy chestplate, które mają Life Mending 4 i Berserker's Fury 3. Bym chciał się, o właśnie, mogę wam pokazać. Chciałbym się pozbyć tych klątw. No to wrzucam tutaj i nie ma już klątw. I teraz spróbujemy sobie zenchantować. I po prostu chcę wam pokazać, jakie przekozackie enchanty są na setnym poziomie. Power range jest od 1 do 200, nie wiem, co to znaczy. Enchantowalność przedmiotu 25, a koszt to 35 poziomów. Możecie też zauważyć, że mam 115 poziom. Zastanawiacie się pewnie, jak tego dokonałem. No cóż, do setnego poziomu wykopywałem Draconic Ore, ponieważ super, super dużo expo ono daje. Byłem będzie i właśnie wykopywałem. Natomiast reszta zdobyłem z disenchantowania przedmiotu, który już enchantowałem. Uwierzcie mi, że ten enchanting zjadł mi już jakieś 6-7 staków lapisu lazuli. Natomiast z moim kill-offem, który ma, wiecie tam, fortunę, ile to było? Fortuna 7, tak? W ogóle zobaczcie, jakie on tutaj ma epickie enchanty. Nie wiem, czy ja wam... No mniej więcej tak by nie wyglądał ten przedmiot, jak go zenchantuję właśnie. To mogę wam od razu pokazać. Iceit? Jakie słabe. Szósty poziom ma najwyższy enchant, ale beznadzieja, ale słabość. Patrzcie. Thorns 5, Blast Protection 8, Unbreaking 7, Icy Thorns 3 i Mana Regent 3. Jeszcze z Life Mendingiem 4, który był wcześniej. No to jest po prostu... No, enchanty są naprawdę po prostu niesamowite, nie? Natomiast będę chciał usuwać te klątwy, bo te klątwy zdarzają się prawie za każdym razem. I jest sposób na zrobienie tego, tylko musiałbym znaleźć ocean tak szybko, jak jest to możliwe. Nie po wodę, tylko po guardiany. Będę musiał znaleźć tak w ogóle ten monument. Może mam mapkę w ogóle monumentu, też sobie sprawdzę zaraz w magazynie. Pokażę wam tylko, jak mam zenchantowane moje przedmioty. Tutaj mam Protection 6, mam tutaj klątwy co prawda, ale wykorzystuję te przedmioty, bo jakoś nie wiem, nie zależy mi na tym. Na hełmie mam tutaj Unbreaking 7 i tylko dla Unbreakingu mam tutaj ten zaklęty ten hełm, bo nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Mimo to ma jednak Projectile Protection 8, co jest duże dosyć. I Air Affinity to chyba sprawia, że jak jestem w powietrzu, to kopię bloki tak samo szybko, jak gdybym był na ziemi, co rzeczywiście normalnie dużo wolniej kopię, nie?
Leginsy mam zenchantowane na Protection 6 i jakieś tam pomniejsze enchanty jeszcze z Unbreakingiem 6. To też dla mnie się liczy, ponieważ wysoki Unbreaking sprawia, że Life Mending bardzo rzadko się odpala. Na butach też mam Life Mending, ale tutaj mam Unbreaking nawet 8. I mam też Protection 8. No i mam też tam Soulbound, Multijump 12, Nature's Mend i Gloom. Tak w ogóle właśnie, mogę wam przedstawić, że Rebounding sprawia, że odpychamy przeciwników, którzy nas zaatakują. Gloom. Sprawia, że mamy szansę na to, że zaaplikujemy negatywny efekt przeciwnikowy, który nas uderzy. Mana boost, no to zwiększa nam pewnie jakąś tam manę. Step height to... co? Step height. Co to mogło być? Shadow step? Step height. Czyli ja nie muszę teraz, patrzcie, czyli będę wchodzić po bloczkach. Tak, patrzcie, to jest step assist, po prostu step assist, okej. Okay. Czyli to jest step assist. Na butkach mam jeszcze tam soulbound, to znaczy, że jak umrę, to nie stracę tego, to zostaje na mnie. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie buguje tego gravestone mod, którego używamy oczywiście jakiegoś tam. I Nature's Mend, coś takiego. I to sprawia, że naprawia narzędzia używając aury. I się zastanawiam, w jaki sposób to działa. Aura to chyba były właśnie te rzeczowniczki, te tutaj, te kropki się świecące. Tak mi się wydaje, nie pamiętam, co to było konkretnie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, więc no jak widzicie, reszta enchantów nie za ciekawa, tylko Protection nas chyba najbardziej interesuje. Na tym hełmie mam jeszcze Protection 7 i tu są całkiem spoko enchanty, bo mam jeszcze Respiration 6 i Air Affinity i... A nie mam tu Unbreakingu. Kurde, no to nie, to ja muszę go enchantować dalej, to tak naprawdę to nie ma sensu. Uwierzcie mi, że po prostu Protection jest super, super rzadkim enchantem. Naprawdę jest niesamowicie rzadkim enchantem Protection. Cały czas mi się trafia albo Brass Protection, albo cokolwiek innego. Nigdy prawie mi się nie trafia zwykłe Protection. Miałem może enchantowałem pewnie z ponad 100 przedmiotów. 100 razy ponad pewnie zenchantowałem zbrojkę sobie. No i... miałem chyba z 5-6 razy Protection tylko, nie? Więc naprawdę, naprawdę giga rzadkie to jest. Spróbuję zenchantować na coś ten hełm, dopóki mi się tutaj lapis lazuli nie skończy. No, mogę zenchantować nożyce? No, to ciekawe. No ale będziemy mieli tutaj Protection, no nie za bardzo. I ostatni raz będę enchantował, bo nie będę miał tutaj więcej lapisu. Mam jeszcze tam w magazynie Last Protection 6, no i kolejna klątwa. No niestety mega słabo. Natomiast będę sobie chciał usunąć klątwy i jest na to oczywiście sposób, nie usuwając reszty enchantów. Znaczy oczywiście, właśnie nie tak oczywiście i się bardzo z tego powodu cieszę. Są dwa w sumie sposoby. Pierwszy sposób jest trudniejszy do wykonania i jest najprawdopodobniej może też nie działać, więc lepiej go nie próbuję. Jest coś takiego jak, zobaczcie, jak piszemy sobie małpa apotheosis, to jest tutaj gdzieś jakiś enchant, który sprawia knowledge, splitting, to jest dokładnie ten enchant do 9 poziomu i on sprawia, chyba można go nałożyć na kowadła, nie wiem na co tak naprawdę się go nakłada, natomiast sprawia on, że kowadła można zrzucić na jakąś książkę i one rozbijają na fragmenty enchanty, które są na tych książkach i rozumiem, że to tak działa, że jak mamy na przykład na jednej książce Protection na przykład 4 i Sharpness 5, to jak rozbijemy, to dostajemy dwie książki, jedna będzie miała Protection 4 tylko, a druga będzie miała Sharpness 5 tylko, nie? Zamiast tej pojedynczej. Tylko nie wiem, czy to może zadziałać na klątwy, zresztą pewnie zdobycie tego byłoby dużo trudniejsze, natomiast drugim sposobem jest coś też z moda Apotheosis, czyli Prismatic Cobweb. To robimy z cobwebów, które zebrałem 9 z podziemia i 4 Prismarine Shardów i tutaj jest napisane, że Prismatic Cobweb może zostać użyty do usuwania klątw, więc mam nadzieję, że to zadziała na te klątwy, które my mamy na naszych narzędziach. Tego byśmy potrzebowali pryzmaryn. No już sprawdzałem, że nie da się pryzmarynów żaden inny, a można z Nature's Aura zrobić, ale to są jakieś tutaj skomplikowane rzeczy, to też są jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. No i mamy, no to jest też dużo bardziej skomplikowane niż no nie wiem, by się wydawało. A możemy wykorzystać po prostu Elf Charge. A, to jest Basalt Powder potrzebny. Okej, to może... No w każdym razie możemy zrobić sobie multi servo press i rozpakować bloczki pryzmarynu na pryzmaryn po prostu. Co? Po prostu możemy go zdobyć ze świątyni oceanicznej, natomiast ze świątyni oceanicznej, no ani razu jeszcze oceanu nie spotkaliśmy. Zobaczcie, mam w większości wypełniony dysk i większość z tego zajmują menuowe logi, ziemia, draconium dust, co ciekawe, i inferium essence. I tutaj jest też dużo charcoal, jakichś innych bloczków. Charcoal mam z tego,
że na siekierce mam, szukałem unbreakingu na siekierkę. Mam na niej też autosmelt, co sprawia, że przepala mi automatycznie bloki, które wykopuję, no i przepala mi wykopane logi na, cóż, na węgiel drzewny, no. Co ja tu chciałem? Mapkę chciałem sprawdzić, czy mam jakąś do tej... Ocean Monument, super, to chyba tak się nazywa ta mapa. Pillager Outpost and Stronghold, tak. Jestem raczej zdecydowanie przekonany o tym, że tak to wygląda. Natomiast jeszcze zanim wyruszymy w podróż po ocean, rzeczy, które musimy zrobić bardzo pilnie, to jest... No, jetpack mógłbym sobie ulepszyć, ale bardzo pilnie będę musiał zrobić nowe, ale rzetelne źródło energii. I chciałem zacząć robić panel słoneczny z Environmental Tech. Dlaczego? Dlatego, że wydajność tego magmatora jest bardzo, bardzo niska. Z litra lawy, czy tam z wiadra lawy raczej, zdobywamy 100 000 FE, jak możecie tutaj przeczytać, nie? Samo wyprodukowanie wiadra lawy z jednego netherracka już będzie mi kosztować 60 000 FE, czyli mamy 40 000 FE na wiadro lawy, co jest bardzo małą ilością tak w ogóle, samo w sobie. Natomiast gdybyśmy ulepszyli tego magmatora, to aż do poziomu... jaki tam był poziom? Poczekajcie, piszmy sobie magmator. Poziom Hardened, poziom Blazing, poziom i poziom Niotic, te trzy poziomy mają jeszcze mniejszą i mniejszą i mniejszą i się pomniejszającą wydajność. Ten nie ma nawet 20%, a ten ma chyba coś tam koło 30%, coś takiego, a ten ma mniej niż 20% ten, nie? Dopiero tutaj się zaczyna poprawiać sytuacja i tutaj wygląda całkiem nieźle, około 50, no 48% jest mianowicie wydajność, tylko że zrobienie tej rzeczy będzie bardzo trudne, skomplikowane i będzie trzeba rozwijać wiele rzeczy, przede wszystkim przygotować sobie również energizing też w dosyć rozwinięty sposób, do czego samo w sobie będziemy potrzebowali dużej ilości energii. Natomiast mamy łatwiejszy sposób, oczywiście zrobienie Leaderite Solar Panela. To chyba będzie najmądrzejsze rozwiązanie, tak szczerze mówiąc kompletnie. No tylko, że to potrzebuje trochę Leaderite'u i przygotowania się do tego właśnie. W ogóle weźmy... jak to było? Jakieś tam było... Dobra, weźmy małpa Environmental Tech, jak to tutaj, gdzieś tutaj był taki, jakiś inny mod z jakiejś innej library. Valkyrie Leap, właśnie, Valkyrie Leap dawał nam Information Tablet, a jak ja mogę Valkyrie... To tylko, ale to i dlaczego ja nie mogę sobie tego zdobyć w żaden sposób? Chyba, że będziemy mieli to w Akashic Tomie. Sprawdźmy, czy będzie w Akashic Tomie. Mam nadzieję, że będzie. Information Tablet. Nie ma tego w Akashic Tomie. No to kurde, no. Jak ja mam się dowiedzieć? No what? Gdzie, bo tutaj będzie Psi, Pała, Pedestals. To było Environmental Tech. Nie ma, niestety. To jest mega słabe akurat. No ale to jak ja mam wykorzystać to? Bo to był ten tablet, Information Tablet, nie? To było dokładnie to chyba, nie? Czy to było do Draconic? Nie, Draconic Evolution Information Tablet to było z czegoś innego, z Draconic Evolution miał swój własny. Nieważne. Kurde, no to... Ajajaj. No może więcej informacji otrzymamy, kiedy zrobimy nasz pierwszy ten... panel słoneczny czy coś. Zresztą nie ma tutaj też tak w ogóle... tego. Jest Solar ten i Lightning to, jest Void Miner, ale nie ma Void Resource Minera. Wydaje mi się, że wszystkie kryształki się chyba robi ręcznie. Nanorite. A jak ja mam to zrobić? Nanorite Powder, Nanorite Crystal Shift. Aha, Crystal Miners and Dimension. Jaki Crystal Miner, co? Czekajcie. Tu jest jakiś ten Crystal Miner? Crystal Lens. Jak mineralis kryształy się tylko pojawiają. Mineralis to była konstelacja taka. No i ważne, w każdym razie ogarnie się, kiedy zaczniemy już to budować, to myślę, że więcej informacji może otrzymamy. Chciałem ulepszyć jetpack, tak, to ulepszmy w takim razie jetpack. Tak naprawdę poza, wiecie, zrobieniem sobie jakiegoś źródła energii, w ogóle mogę skakać. Mam 12 multijumpów, tylko że niestety fall damage otrzymuję pełny. Patrzcie, widzicie? Taka mała odległość spadnięta przeze mnie i otrzymałem fall damage, więc ta. Dobra. 22 srebra wyliczyłem w poprzednim, czy tam jeszcze wcześniejszym odcinku, że będę potrzebował. W Kamenczej będę potrzebował. Chyba w ogóle 11 tego będę potrzebował, tak? To zróbmy sobie 11, a jak nie, no to będzie na przyszłość ewentualnie. I teraz 5 bateryjek takich, dobra. I zabiera mi srebra, dobra, to włóżmy do środka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz, to...
Zróbmy jedną. Zróbmy jeszcze dwa tutaj trastery. I nie, zżyło mi już 24 srebra, a potrzebuję jeszcze 28 łącznie potrzebuję srebra. Ale dobra, chyba będę wszystko w stanie zrobić. Jeszcze tylko jetpack i 3 srebra. Silver będę miał. Nie będę miał niestety żadnej rudy srebra, ale myślę, że to nie będzie problem, żeby przejść się gdzieś na dół i znaleźć jedną rudę srebra, to nie będzie problem. Bo w ogóle dopiero się zorientowałem, że grałem cały czas na FOWie 90, bo zrobiłem sobie miniaturkę. No ja w ogóle grałem przez ponad 6 godzin przygotowując to wszystko, będąc w Endzie, będąc w Netherze, będąc wszędzie tak naprawdę. Żeby sprawdzić, czy te crashe nadal występują po zwiększeniu page file'a systemowego. Nie, nie występują, nie miałem ani jednego crasha, więc mam nadzieję, że też i nie będzie już więcej crashy i że po prostu rozwiązałem to w taki prosty sposób, taki głupi, czemu miałoby to mieć znaczenie, nie powinno, ale ma z jakiegoś powodu. Dobra, tutaj chyba była jakaś jaskinia, która prowadziła do... tutaj przez ten jasper, to była ta jaskinia, która prowadziła do trzeciej... takiej jaskini. Nie, to nie była ta jaskinia, to była jakaś inna jaskinia, ale gdzieś w tym jasperze na pewno. Czemu ja otrzymuję ciągłe obrażenia? A, chyba przez tą klątwę. No te klątwy nie trzeba usunąć ASAP, więc w dzisiejszym odcinku udamy się w poszukiwaniu właśnie tego Ocean Monumentu, który mamy najprawdopodobniej na mapie. No kurde, gdzie jest ta jaskinia? Do kurde belat. Ona jest tu, tak? Gdzieś tu chyba jest. To jest ona? To jest ta jaskinia? Uwaga. Tak, to jest ta jaskinia, dobra. I mam, a nie, to jest platyna, okej. Kurde, niech tu będzie jakieś srebro. Jest, silver ore. Dobra, no to na całe szczęście. Wszystkie kurde narzędzia, które mam, zadają mi obrażenia, kiedy je trzymam. Tylko mój miecz nie zadaje, bo udało mi się... Nie wiem, czy widzieliście. Raiders Bane 2 to nie ma raczej znaczenia za dużego. Looting 6, Fire Aspect 3 i teleportacja to też, nie wiem, zwiększa zasięg teleportacji, to nie wiem, co to może znaczyć. Hell Infusion 5 to znaczy, że tam chyba zadaje więcej obrażeń w piekle, czy coś takiego? W sensie, że w Netherze. Hell Infusion, jak to było? Ekstra magiczne obrażenia, czyli nie wiem, czy jak będę się bił, to będę zadawał dodatkowe obrażenia. Możliwe, może, że nie, możliwe, że nie. Pewnie będę więcej srebra potrzebował, ale lepiej nie marnować czasu. Powiem wam, że gdybym nie miał tego jetpacka kamiennego, ja bym po prostu zginął, umarłbym. Przecież jetpack tak ułatwia robotę, tak szybko się poruszam i to jest takie wygodne, że no po prostu niesamowite, a to jest zaledwie kamienny jetpack. Ja wam przypomniałem, że on zużył tylko kilkadziesiąt sztuk redstone'a i żelaza i tak naprawdę nic więcej. Dopiero robimy pierwszy jakiś poważny jetpack, który są w sobie i tak chyba nie będzie miał 1,2 miliona energii czy coś takiego, nie? Dobra. To teraz weźmy to żelazo i przepalmy je sobie w naszej nowej smelterii. Mam nadzieję, że nie połączy się z krwią, którą tutaj wylałem przez przypadek. A wlejmy tutaj krew i po prostu to oj, nie mogę tego usunąć, bo mam zapasowe kilof na całe szczęście. Bo mam tutaj excavate 8, które sprawia, że wykopuję wiele bloków naraz w pobliżu, bym wykopił wszystkie 5. No mógłbym odstawić, ale nieważne już. Dobra, będziemy mieli na jeden bloczek, ale prawie, najgorzej. Mamy prawie na jeden bloczek, czyli mamy 8 sztabek, czyli nie mogę oddać pełnego bloczku, ale sztabki muszę oddać 8 razy. To jest najbardziej pechowo, jak mogło się trafić. No, weźmy tą czwartą sztabkę i od razu już pójdziemy zrobić sobie tam ten jetpack. A tam niech się piąta odlewa. Dobra, silver jetpack. I tego jetpack pozostaje nam na środek i mamy silver jetpack, very nice. Możemy podejść do tamtej baterii i naładować sobie z tamtej baterii naszego jetpacka, bo tam nie chcę zużywać tamtych rezerw energetycznych, a tutaj mamy przecież prawie pełną zawartość jetpacka, więc mogę go sobie szybko naładować, bo i tak nie potrzebuje tyle energii mój kontroler, on i tam załatwioną ma energię na spokojnie, więc o to się martwić nie muszę. Natomiast naładujemy sobie jetpack do pełna przynajmniej i nadal jest tutaj 113 tysięcy, po prostu ta energia stale sobie wzrasta, wzrasta i wzrastać będzie, nie? O to mi po prostu chodzi. No dobra. Wow, ale teraz się dużo szybciej poruszam. Ja nie wiem, czy będę sobie chciał robić jakikolwiek lepszy jetpack, bo ja już się wystarczająco szybko poruszam, a w dół się wystarczająco wolno poruszam, szczerze mówiąc. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kontrowersyjnie byłoby robić nowy jetpack. Sprawdźmy jego statystyki. Vertical speed jest już prawie 0,5, jest 0,48. Ile zużywa... 150 FN na tick, o kurde, to jest natomiast bardzo duże zużycie, szczerze mówiąc, bo kamienny miał ile? Ile miał kamienny? 70 FN na tick, a to też miał dosyć dużo, nie miał jakoś dużo mniej, miał tylko troszkę więcej niż dwa razy mniej. Dobra, to teraz, okej, czyli muszę się udawać na północ w takim razie, zgodnie z tą mapą, czyli to będzie dokładnie tam. Wygląda na to, że jestem dość daleko od oceanu, natomiast...
No jestem dość daleko od oceanu i od tego miejsca. Natomiast leciutko skręcając w lewo, już się przesuwam na mapie, więc nie jestem w sumie aż tak daleko. Nie jestem zbyt daleko, szczerze mówiąc. Dobra, to jest jakaś wioska i nie mam tutaj odkrytego waypointa z tego co widzę. Więc spróbujemy poszukać waypointowego budyneczku, który jest tutaj. Blokujmy ją jako waypoint. W ogóle w endzie, zwiedzając i szukając tych Draconium Ora, po prostu znalazłem sobie waypointa losowo sobie stojącego. Mogę wam w ogóle to udowodnić, że po prostu losowo gdzieś tam na wyspie jednej endowej znalazłem sobie po prostu losowo stojącego waypointa i mogę się do niego przeteleportować. Zaraz wam pokażę. Chodźmy tutaj tylko. Zobaczcie. Jest tutaj jako Azak Traes i to jest dosłownie w endzie. Widzicie? Jestem na jednej z endowych wysp, które nie mają biomu. Dlatego, że no wiecie, na nich myślałem, ja chyba miałem rację, że na nich będzie najwięcej rudy, nie? Draconium. Zobaczcie, jesteśmy w endzie normalnie. Dziwne, nie? Zobaczcie, po prostu waypoint sobie stojący. Naprawdę obiecuję wam, że ja go tutaj nie postawiłem, że on sam się tutaj wygenerował. Ja nie mam jak wam obiecać, ale jeżeli graliście i też spotkaliście, to wiecie, że mówię prawdę. Dobra, chyba jesteśmy już całkiem blisko tego oceanu. Nasza kropka zaraz powinna się powiększyć, szczerze mówiąc. A nie, przepraszam bardzo, to nie... Ajajaj, nie, to nie znaczy wcale, że jesteśmy blisko, bo ta mapa jest w jednej skali, ona jest w pojedynczej skali. To po prostu poruszanie się będzie miało zawsze identyczną prędkość, identyczny efekt. No to co ja gadam za jakieś głupoty? No właśnie, jestem jakiś chyba dziwny czy coś. Co to jest za drzewko? Oj, co ja? Aha, no tak. Obrażenia od Kilofa. Flourishing Archwood Leaves. Archwood. To jest jakieś Flourishing Archwood, czyli jakiś kwitnący, tak? Archwood. To jest mesa. Mesa może być przydatna na przyszłość, więc zmapujmy ją sobie szybciutko. To jest jakaś studzienka, tak? Rozumiem, że to jest studnia? Chyba tak. Okej. Okay. Ciekawe. Co to jest za budowla? Z czego to jest zbudowane przede wszystkim? White Rock Stairs. White rock, biały jakiś kamień po prostu, raczej niewyspecyfikowany. Zabijmy was obydwu, bo nerwujecie mnie strasznie. Właśnie, tu mam w ogóle miecz, który ma sharpness 8 i chciałbym z niego usunąć też klątwę i połączyć go z tym mieczem i zobaczymy, bo on ma routing 6 ten, nie? A ten ma sharpness 8. Zobaczymy, ile będzie nas to kosztowało w kowadle. Możecie obstawić ile? 200? 200 poziomów? Możliwe całkiem. Może jest sobie jakiś łatwiejszy na to sposób, żeby to zrobić. To jest jakieś zwój, ciekawe. To jest chlebek, który już jadłem kiedyś, okej. Okay. A tutaj mamy, a też nic ciekawego. Ja tylko sobie rotten flesh, zabiorę dyniowe nasiona, bo nie wiem, czy mamy takie nasiona. Swift Alloy, może to wezmę, szczerze mówiąc. Może to się przyda do Elemental Crafta na przyszłość. Oczywiście nasz świat jest wypełniony różnymi rodzajami struktur, nie? Taka jak na przykład ta. Tą strukturę mamy dosłownie obok bazy, to jest jakaś nipa. Ale to są takie raczej bardziej generic struktury, które są powtarzalne, albo mają jakiś średni lub słaby nawet loot. I nie opłaca się po prostu do nich chodzić czy coś. Tu mamy kolejną wioskę, to jest bardzo dobry znak, bo będziemy mogli się bardzo łatwo teleportować pomiędzy tym regionem, a na przykład naszym regionem. No i oczywiście jest tutaj śnieg, więc jest tutaj po co się teleportować. Pierwszy zimowy pion, jaki napotkaliśmy, z tego co pamiętam chyba. Zobacz, nasza kropka zrobiła się duża, to znaczy, że jesteśmy już niedaleko. Była mniejsza wcześniej. O, zombie villager, spoko. Co to jakieś nagrobki, czy co to jest? Nie jestem pewien tak naprawdę. To jest studnia, ale z wodą zamarzniętą. Ciekawe. Czyli są tutaj jakieś różne rodzaje studni i kolejna jest tutaj świątynia. Tylko, że to jest pustynna świątynia, tylko, że to jest zimowa świątynia. Dobra, no niech będzie. Oj, mam nadzieję, że... Oj, au, no nie zadaj mi obrażeń. Co to jest? To jest po prostu śnieg. Ale tu... widzicie, co tu jest? Tak się składa, że szedłem po kobłeby i zrobiłem z tej nożyce, żeby te kobłeby wyciągnąć. Bo jeżeli zniszczyłbym to teraz, to by się odpaliły te tripwire hooki. Natomiast bardzo dla was ważna informacja. Jeżeli zniszczymy linkę czymkolwiek, to ona uruchomi tripwire hooki. Nawet jeżeli nie staniemy. Jak zniszczę ją nożycami... Co się stało? Słyszałem strzały wystrzelone, ale może to był dźwięk tripwire hooka. Wtedy nie odpalimy tych tripwire hooków, więc powinniśmy być bezpieczni. Pewnie gdzieś tutaj w pobliżu jest... Wiecie... TNT... O Jezu... Czy tu...
Przestraszyłem się, bo usłyszałem creepera chyba. No widzę, że to są manuskrypty, możliwe, że to jest z tego, z Ice and Fire czy coś. Co to jest? Angelic Feather, to jest spoko. To jest z Reliquary oczywiście. Zabiorę to ze sobą. Dobra, tutaj takie rzeczy. Wielden Horn, więcej nitek, to też zabiorę ze sobą, więcej manuskryptów. No, jedna sztabka żelaza, nie będę sobie zajmował ekwipunku, ale diamentowa zbroja na konia, tak, chętnie, bo... chyba mogę to przerobić, o, za pomocą Creata mogę to przerobić na diamenciki, więc sobie chętnie to zabiorę, albo za pomocą Salvagera z Silent Geara, który jest... prosty jest do zrobienia, wiem gdzie znaleźć Crimson Iron, w Netherze oczywiście. No i 6 diamentów, wystarczająco myślę, że zdecydowanie. No, halo? Dobra, tutaj 2 diamenty natomiast. Supply Camp z Mine Colonies. Tak sobie w ogóle myślałem o Mine Colonies, dlatego że Mine Colonies po prostu nie działało na Enigmatice, nie? Ale może na wersji 1.16.5 tutaj może działa, więc pomyślałem sobie, że po prostu damy... Dosłownie to są 2 książki do enchantowania i obydwie mają klątwy. Curse of Binding i tutaj jest Berserker's Fury 4, który też jest klątwą najwidoczniej, bo jest na czerwono. Więc damy szansę jeszcze Mine Colonies. Myślę, że sobie będziemy mogli ogarnąć ją. Tą modyfikację, tak. O, słyszałem cię, ale ja cię widziałem wcześniej, więc nie martw się o to, creeperze. Byłem na ciebie przygotowany. Dalej, tam była wieżyczka. Dobra, idziemy do oceanu. O, kolejna wioska, bardzo blisko chyba już tego celu tutaj. Więc odpalmy sobie też tutaj tego waypointa. Waystone'a oczywiście. Co to jest za dziwna góra? To jest jakiś wulkan czy co? To jest jakaś taka piętrowa góra. Jest ona jakaś dosyć dziwna. To są po prostu piętrowe góry. Się zastanawiam, o co z nimi ogólnie chodzi. Tam są jakieś 2 strukturki kolorowe. Co to jest takie? Aha, to są też te drzewa chyba Archwood, tak? Także w innych kolorach. Tu jest Vexing Archwood, a to jest Blazing Archwood, okej. Okay. Pewnie się przyda na przyszłość, ale ja jestem tutaj w innym celu. Jest nareszcie ocean, dotarliśmy do oceanu. Czemu mi nie zmapował poprzedniej części? I dosłownie tutaj już na starcie mamy ją? Oczywiście mamy ją na starcie. I tam są... Co to jest w ogóle? Co to jest takiego? To są bloki, czy to są potwory? Chyba są bloki, szczerze mówiąc. Dobra, ale to będzie nasz... Wow, co to jest? A, to są jakieś górki po prostu. Jakieś takie większe góry. To jest Pointed Stone Forest, czyli to jest jakiś kamienny forest. Kamienny las. Tuż obok mamy lodową, bardziej krainę, śniegowo-lodową. Zróbmy początek w ekwipunku, żeby mieć miejsce na to, co chcemy zabrać, bo... No cóż, chcemy to zabrać i chcemy szybko uciekać sobie stąd. To chyba mnie uderzył ten zombie. Nie, zombie pustynny jest tylko. A śniegowy jest szkielet, które tu są przecież. Nadał mu jakieś efekty, ja nie wiem jakie. Dobra, co tu będę chciał wyrzucić? To zdecydowanie... ile będę miał mieć z ekwipunku? 4? I tak mi wystarczą. Ja tylko jestem tutaj po prismarynowe bloczki, więc tak naprawdę nic więcej mnie interesować nie będzie. A będziemy mieli to tak czy siak zmapowane, więc problemu nie ma. Co to jest takiego? Prism... Aha, to są te! To są ule. Okej, okay, dobra. Nie interesują mnie. Guardiany chyba powinny mnie zainteresować. Górka wodna, jakby to zrobić? Trzeba zrobić to w jakiś sposób taki. Zróbmy sobie crafting table i zróbmy sobie drzewo, bo trzeba się odgrodzić, a jednocześnie ja mam niestety aqua affinity na moim hełmie, więc muszę być gdzieś, gdzie jest woda, znaczy gdzie właśnie nie ma wody, gdzie jest powietrze niestety i tutaj będzie powietrze, żeby móc w normalny sposób kopać. Nie, ja nadal mam, what? A czemu ja otrzymuję? Aha, bo ja mam ten kill-off nienaprawiony, kurde. Ajej, no i co ja mam teraz robić, szczerze mówiąc? Jestem super daleko, chociaż to jest Waystone, tak naprawdę. Mogę się Waystone'em przeteleportować, bo jestem 4,5 km od bazy, szczerze mówiąc. Dosyć to jest daleko. No bo jeżeli otrzymuję obrażenia, czemu ja mam w ogóle spowolnione... Aha, bo dostałem mining fatigue od tego gościa, to dlatego. No przecież. Dobra, to nic. Uciekamy stąd. Uciekamy. I naprawdę bardzo dużo jest tam guardianów, szczerze mówiąc. Przejdę się do domciu, żeby naprawić ten kill-off za pomocą naszego kowadła, oczywiście diamentowego. I wtedy się tutaj wrócę dopiero.
bo będę już w stanie kopać bez przerwy, bo nie będę otrzymywał obrażenia od Killoffa i po prostu wykopię stack tych prismajonowych bloczków i znowu będę wracał. Czemu, kurde, daj Ray Redder do góry, niech Ray Redder będzie na samej górze, szczerze mówiąc. Dawaj, bo tutaj. No. Więc naprawię swój Killoff, żeby nie otrzymywać obrażeń od klątwy, aby zdobyć pryzmaryn, który pozwoli mi tej klątwy się pozbyć. Oczywiście ja nie wiem, jak działają te pajęczynki. Ja tylko do mnie, wiecie, podejrzewam, o, że na przykład będę mógł stawić do kowadła i usuną mi wszystkie klątwy, jakie mam na danym przedmiocie. Albo, że na przykład będę w stanie to w jakiś inny po prostu sposób wykorzystać, nie? Czy coś takiego. Ale dobra, najpierw wejdźmy tam, gdzie wejść mieliśmy. Halo, 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 ja nie chcę zostać zbombardowany przez trylion guardianów. Wiem, że będę miał nadal ten mining fatigue, ale... Czy będę w stanie? Będę w stanie, mam przecież bloczki przy sobie. Dobra, i teraz robimy coś takiego, uwaga. Trzymam. Tyle. No i 10 sekund zajmie mi wykopywanie tego pryzmarynu. No myślę, że to nie jest problematyczne, że to jest całkiem szybkie, szczerze mówiąc. Jak biorąc pod uwagę oczywiście to, że mam mining fatigue. Nawet tutaj. Ja wykopałem chyba dużo więcej niż... Nie, no mam 3 staki wykrywunka. To czwarte, co mi zajęło? Drzwi. No ale nieważne, i tak będę chyba miał ten pryzmarynu do końca rozgrywki, nie? Najważniejsze, że ten pryzmaryn mamy. Teraz będę go w stanie sobie pociąć na... Cóż to, co potrzebuję, nie? No i mój jetpack praktycznie ma wyczerpaną baterię. Zostało mu tylko 200 tysięcy FE. No niestety chyba nie ładuje mi się. A dlaczego mi się nie ładuje tak w ogóle? To ja bym chciał wiedzieć w takim razie. Czemu się nie ładuje? Nie ma tu lawy, tak? A co, nie ma tu netheraka? Aha, nie ma tu netheraka, okej. To netherak, no netherak stąd wyjmiemy oczywiście. Netherak oczywiście, tak. Wstaćmy tutaj, niech się generują jeszcze tutaj resztki lawy. W ogóle mam tutaj też tak dużo węgla, że ja już mógłbym zacząć ładować nawet węglem, szczerze mówiąc. Ale zrobimy ten panel słoneczny i się wtedy dopiero tym zajmiemy. Dobra, odłóżmy te wszystkie rzeczy, które są nam teraz niepotrzebne. I mamy pryzmaryn. I z nim co możemy zrobić? No bym potrzebował Earth Charge'a, ale do tego bym potrzebował oczywiście Basalt Powderu. Więc możemy robić to samo z brickami, co z zwykłym pryzmarynem, więc chyba będę musiał po prostu wstawić do multiservo pressa i zrobić jeszcze unpacking die. Tylko że do tego potrzebuję brąz i konstantan. Konstantan robi jak? Łącząc nikiel i miedź. Miedź, ja nie mam miedzi, najgorzej. A brąz to jest miedzicyna, nie? Z tego co pamiętam. No dobra, dobra, to muszę się wyposażyć w takim razie w kilka metali, bo jak piszę ore, to mam tylko. Złoto mam. Platyna, cynk. Nie, no jak wpiszę tin, cynę mam, dobra, mam 17 cyny, wystarczająco. Koper, no nie mam, to wiem. A nikiel mam 5. Chyba mi wystarczy, tylko po miedź będę musiał się udać. No dobra. Dobra, ja mam mało oczywiście baterii moim. A nie, teraz się ładuje, zapomniałem. Dobra, ładuje się mój jetpack teraz, od teraz przecież. Nie zapomniałem o tym. Dobra, co tutaj jest? Tu jest żelazo, to spoko, ale żelazo mnie nie interesuje, ale może na pewno się przyda na przyszłość. Skoro nie żelazo, to... A, bo ja mam nadal... Nie, już nie mam tego mining fatigue. To bardzo dobrze tak naprawdę. Szukamy pomarańczowego metalu, ponieważ miedź jest pomarańczowa, ma pomarańczową rudę, taką jasno pomarańczową. Wydaje mi się, że tutaj może nie być. O, jest! Miedź, super, dobra. O, co? Jaki skam! Na tej rudzie dosłownie był ten creeper, ale zostałem oskamowany. Czemu ja dalej otrzymuję? Aha, no tak, przez zbrojkę. No niestety muszę sobie usunąć jak najszybciej te klątwy, dlatego właśnie robię sobie jak najszybciej to multiservo press, czy jak to się nazywało. Dobra, ja będę miał z tego 6 sztabek. Ile ja konkretnie potrzebuję? Konstantanu potrzebuję 8 sztabek, no to mi nie wystarczy 6 sztabek miedzi, nie? Bo jeszcze potrzebuję ten brąz mimo wszystko. No odhaczmy to tak w ogóle. Co jest następne? Elektrum i 10 milionów. Albo złoto. Nie, no to pewnie, że złoto. Elektrum to jest praktycznie chyba złoto i srebro połączone. Tak? Elektrum blend? Tak, ale aha, dobra. Nie, no tak, tak, tak. To jest zasłonie złoto i srebro, więc wydawałbym niepotrzebnie srebro. Dobra, co ja potrzebowałem? Dobra, weźmy sobie multi servo press. Jeszcze weźmy sobie to die i unpacking die, bo to też może wymagać, no właśnie, konstantan i invar plate'ów, nie?
O, właśnie. Mamy kolejną miedź tutaj. Czemu to są tylko pojedyncze rudy? Nie ogarniam tego kompletnie. Tak często widzę po prostu pojedyncze rudy w miejsca rud, które powinny się generować na przykład od 4 do 8 rud na rudę, nie? Często... Po prostu to, że się to dzieje tak często, jest dziwne. Nikiel, bardzo też mi się przyda. No kurde, no bez przesady. Dwie? Aha, no super. XD trochę w takim razie. O, ale odkryłem przez przypadek kolejny nikiel. O, no to zarąbiście tak naprawdę. O, i diamenty odkryłem przez przypadek. To też spoko. Mam miejsce w ekwipunku? Pewnie, że mam. Dawaj mi diamenty. Ile tam wykopałem? 7 rud i 23 diamenty. Jakieś mam pecha do tych diamentów. Tych diamentów jakoś często mało. Uuu, redstone. Redstone bardzo ważny. Bardzo jest mi ważny redstone, bo go mi mocno brakuje, często brakuje. Jest jeszcze więcej niklu, jeszcze więcej redstone'a. Co to jest tutaj za jakieś połączenie? Co to jest za jakieś skrzyżowanie rud wszelkiego rodzaju? Ciekawe. Dobra, powinno mi chyba wystarczyć wszystkiego. Będę miał 12 miedzi i niklu dodatkowego. Niklu będę miał 36, tak w ogóle. To będzie dostanie na 4 bloki. Niklu mi wystarczy na dłuższy czas. Tylko tu jest srebro. Ja muszę upewnić się, że tutaj żadna ruda się z żadną nie połączy. A właśnie, ja mogę po prostu sobie połączyć tutaj rudy. Przecież ja mogę tutaj wrzucić na przykład... No miedź, nie wiem, czy się ze srebrem nie połączy. A mogę tutaj wrzucić na przykład miedź. I będę potrzebował... A nie, nie zrobię to w standardowy sposób, chyba szczerze mówiąc, wiecie? Dobra, ta mapa jest mało przydatna, ale nie wiem, może z niej skorzystam kiedyś? Może? Nie wiem. Odłóżmy ją tutaj. Przyzmalnie sobie troszkę zostawię. I teraz tak. Ja będę chciał 2 brązu, czyli 2 brąz blendy to będzie 3 miedzi i 1 cynę będę musiał spreparować. Więcej brązu nie będę potrzebował, czyli 3 miedzi. Mamy tutaj. Niklu. Będę potrzebował 10 konstantanu, czyli niklu 5 i miedzi 5, to miedź też tutaj mamy i niklu 5, o no to idealnie. I jeszcze dodatkowo 2 inwaru, do tego będę potrzebował 1 nikiel, chyba że mam inwar, mam 1 inwar, no ale to potrzebuję 2, to i tak coś zrobię. No dobra. Powiem wam, że strasznie lawożerna jest ta smeltery w 1.16.5. Szczerze mówiąc, o lawę nie trzeba było się praktycznie w ogóle martwić w 1... No i co ja zrobiłem? Jak jakiś głąb kompletny. W 1.12.2 w ogóle nie trzeba było się martwić. A tutaj, no bardzo, bardzo szybko jest zużywana ta lawa. 50 mili wiaderek nie trwa jak węgiel, tylko trwa jak patyk. I to jest słabe trochę. Ale trzeba się nauczyć teraz z tym żyć, jako że... No wiecie, zmiany nastąpiły, nie odwrócę ich. Czy były dobre, czy nie, mogę sobie tylko ponarzekać, pooceniać. Ale... No wiecie, to tutaj zarząd decyduje, czyli tutaj deweloperzy tych modów, nie? Jeżeli według nich była to dobra decyzja, to musimy się wszyscy w takim razie z nimi zgodzić. Może ktoś tam im napisać, że to jest zła decyzja, ale to oni ostatecznie zadecydują, czy się posłuchają, nie wiem, was, czy kogokolwiek, czy wiecie... samych siebie, tego co oni wybrali, nie? Ja może dołożę tu węgla zamiast zabierać, jak jest tu tak mało. Było niefajne, może jeszcze więcej dołożę. W zamian odszkodowania, że chciałem tak bardzo brutalnie okraść. A podkładajmy to... To odłożę też, przynajmniej na póki co. Tę rudę też sobie odłożę. Do pulverizera mogę od razu już włożyć... 6 niklu. Bo będę potrzebował jeszcze do inwaru 1, tak? Prawda? Tak. Ale właśnie, iron. 2 żelaza też wtedy będę potrzebował. Dobra, dobra. No, mamy 1 bloczek miedzi i 3 sztabki. Będziemy musieli wszystkie wyjąć, bo miedzi będziemy dosyć dużo zużywali. Chyba wydaje mi się, że 8 miedzi zużyjemy. No to bloczek przynajmniej będzie mi potrzebny. Odlejmy już jeszcze tę sztabkę, bo miedź szybko schnie. Stygnie raczej. No i zbierzmy jeszcze trzecią. Zobierzmy bloczek. Skoro już i tak opalam węglem, to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby zużywać energię na rozwalanie lawy. A nie, no przecież generuje więcej energii. Bo zużywam 60 tysięcy energii, żeby wytworzyć 100 tysięcy energii. Nie, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Dobra, dobra. Chodźmy w takim razie do pulverizera. Mamy 6 nikiel dustu. To weźmy, będę potrzebował tak 5 na miedź i 3 na... 5 na konstantan i 3 na... brąz, więc to też spulweryzujmy sobie. Dobra, możemy zacząć łączyć, szczerze mówiąc. Chyba są craftingi, które mogę tutaj robić, prawda? I co tu jest? Inwar blend, ale to użyjmy od razu fire charger, żeby zrobić sobie inwar inode. Właśnie, potrzebujemy jeszcze
Nopa Immersive Engineering Hammer. Jak potrzebuję jeszcze sobie to zrobić, to to jest naprawdę proste do zrobienia. Hama! Dostałem advancementa takiego za zrobienie Hama z Immersive Engineering. Może nie Hama, Hamera, młotka. Dokładnie. I teraz tak. Z pulverizera wyciągnijmy 5 miedzi. I teraz 5 niklu, 5 miedzi łączymy w 10 konstantanu. Tak. 3 miedzie i 1 cynę łączymy w 4 brąz blendy, a jak dołożymy fire charge'a, to od razu w brąz ajnoty. No i super, tak naprawdę mamy chyba wszystko, co potrzebujemy. Dobra, ja wrzucę wszystko do środka tutaj i zacznijmy to budować. Czego mi brakuje? Konstantan girów, 2. Dobra, wykorzystajmy je sobie. Co mi brakuje? Block of iron, bloczku żelaza. Żaden problem, żelaza trochę mamy. Machine frame'a, tin gear. Żaden problem, mamy cynę, mamy żelazo, mamy szkło, robimy machine frame'a. No i ten, redstone flux coil. Redstone, złoto, mamy, pewnie, że tak. No i możemy zrobić sobie multi-servo press. Teraz jeszcze ten unpacking die też możemy sobie zrobić, bo już wcześniej zrobiłem sobie tamte płytki, możemy od razu odznaczyć je. No i teraz rozbijemy oczywiście pryzmaryn. 9 pryzmarynów sobie rozbiję. Gdzie by tutaj to podłączyć? No tutaj z przodu muszę póki co podłączyć. Jeszcze kiedyś ogarnę te kable, wiecie, widzowie? Czemu mi... Nie daje mi prądu. Cały prąd idzie tutaj? Czemu? Będę musiał wyłączyć ten kabel dosłownie. No dobra. Co tu? Aha, to jest ten mechanizm. Dobra. Ja nie, no w ogóle tutaj mi się energia nawet nie generuje. Gdzie idzie energia stąd? Tutaj? Cała energia idzie? Nie, no cała nie idzie przecież tutaj. Niech to będzie zasilane w pełni... Oj, co ja zrobię? No i usunąłem wszystkie kable, no kurde. Ale głupotka. O, teraz zaczęło się tutaj generować, ale tylko po części znowu. No i gdzie ty wysyłasz tę energię? I czemu nie do mojego jetpacka? A nie, wysyłasz do mojego jetpacka. No to dobrze akurat. Dobra, no może się uda. Troszeczkę chociaż pryzmarynu. Oj, nie, troszeczkę za dużo chyba o jeden, tak? 20, 24, 28. Nie, no tak, teraz jest dobrze, no. Było wcześniej za dużo. Dobra, weźmy cały nasz kobłeb. Kobłeb? 9 miałem. Miałem, bo już nie mam. Mamy 9 prismatic kobłebu i mam nadzieję, że jak teraz weźmy sobie na przykład spodnie, które mam dość dobrze zenchantowane, chodźmy z nim do kowadła. Nie mam kowadła, no tak. To weźmy sobie, zróbmy takie kowadło. Tak, jestem zbyt leniwy, żeby zrobić 3 bloczki żelaza, więc zrobię to w taki sposób i 4 sztabki. Tak, prawda. Jestem niesamowitym leniem. No i co z tym zrobicie? No niestety nic już. Mam nadzieję, że to usunie mi w taki sposób ze spodni. Ale to kosztuje 30 poziomów. I to kosztuje 30 moich poziomów. O nie, najgorzej. O nie. Wiecie, co będę potrzebował do tego? Ała. Uderzyłem się łokciem. Będę potrzebował do tego wyjęcia tego całego expo, bo jeżeli to mi zużyje poziom mój, 30 moich poziomów, to przecież zje z 117 na 87, a to będzie strata tak ogromnej ilości expa, że ja nie mogę sobie na to pozwolić. A co jakbym ten miecz chciał dokładnie 117 poziomów to by kosztowało? No nieźle, ciekawie. Ale podejrzewam, że do 127 poziomu będę miał więcej expa niż od 0 do 117 w tym momencie, więc to będzie spoko wtedy. No dobra, myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się robieniem porządnego jakiegoś setupu energetycznego. No a teraz będzie trzeba też zrobić ten. A jest, nie ma Enderaja, szkoda. Ale jest ten drain, nie? Jest ten drain. A jesteśmy w stanie... okej. Exp weźmy sobie, spiszmy, albo XP po prostu, o. Wiecie, no mi chodzi po prostu o to, że... No tutaj operujemy na wysokich poziomach, nie? A ten XP Drain zajmie mi wieki, zanim ja za pomocą tego XP Draina będę... wiecie, zejdę z poziomu tak wysokiego, nie? To naprawdę dosłownie zajmie mi wieki. No ze 117 jeszcze nie wieki, ale kilka godzin może. Więc chciałbym coś takiego jak Ender IO miał, które miało po prostu różdżkę, która sprawia, że odkładałeś jeden poziom do tanka, nieważne co, nie? To było naprawdę spoko. Jest coś takiego jak XP Tome, ale tutaj jest napisane, że ma tylko i wyłącznie pojemność 1395 expa.
To mało, ale jest super proste do zrobienia. Spróbujmy w takim razie zrobić go sobie. Może jednak się powiększy, jak zacznę go używać. Zobaczymy jeszcze. Naprawdę mam wszystko, ale nie mam książki? Przecież to jest żałosne. Zresztą żałosne. Ale mam na całe szczęście troszkę papieru, więc super, chociaż tyle. No dobra. Weźmy to. Sneak i right click, dobra. A prawym przyciskiem, ok. No widzicie, zapełniłem ten XP Tome i zaledwie wiecie. 1,5 poziomu mi zabrało, więc to nie jest rozwiązanie, nie? Odłóżmy w takim razie. Okej, z tego co widzę, to będzie miało zawsze 30 poziomów enchantingu będzie zużywało. Okej, no dobra, no spoko. Kurde, to może... Może będę potrzebował w takim razie tego, kowadła, które nie zużywa poziomów, to byłoby dużo lepsze. Na przykład... Anvil, jakby... Nie wiem, jak to poszukać. Widzowie, potrzebuję waszej porady. Jest to bardzo ważne. W jaki sposób albo uniknąć zabrania expa przez kowadło, albo w bardzo szybki i łatwy i efektywny sposób chować tego expa do jakiegoś tanka. Nie ma znaczenia oczywiście wielkość tanka, ja sobie zrobię inny tank, do którego będę go wpompowywał, ale na czas właśnie od, wiecie, klantwiania rzeczy będę potrzebował tego expa gdzieś schować. I mob grinding cuties daje nam takiego tanka, ale on będzie naprawdę wolny. No może będę musiał z niego skorzystać, ale jeżeli znacie, jeżeli graliście w tą paczkę, jeżeli znacie, to powiedzcie mi. Jeżeli nie znacie, no to cóż, szkoda. Będziemy tutaj żyć w nędzy po prostu, nie? No dobra, no ja was żegnam w kanocie z dzisiejszego już odcinka, który ma znowu prawie godzinę. Dosłownie ma godzinę, za 7 sekund wybija godzina nagrania, więc super. Myślę, że będzie się bardzo fajnie oglądało, no ale chyba z 15 minut spędziłem na opowiadaniu tego, co się zmieniło w bazie, a trzeba było to opowiedzieć, bo dużo się zmieniło. W takim razie już nie przedłużając, po prostu żegnam się z wami. Widzimy się jutro o 18 na Hypixelu. Zagrałem sobie w jakieś Bedwarsy. Ja Błękit co zmykam, trzymajcie się, no i cześć!